Kompletujesz wyprawkę, a twój ulubiony kolor to beż? To świetnie trafiłaś, bo właśnie przygotowałyśmy inspirację wyprawki w kolorze kremowo-beżowym. Must have do szpitala, czyli rożek. Tym razem wersja mięciutka i delikatna od marki Piapimo. Pierwszy ręczniczek z biobawełny z myjką, z certyfikatem Ecotex, na który zwracajcie zawsze uwagę przy zakupie produktów dla dzieci. Przytulanka z pozytywką i przegląd pieluszek, który najczęściej wybieracie. Od Sami było bambusowe pieluszki, muślinowe w 3 albo 5 opakach od Bimbli i bardzo fajne z bambuma albo z menig, na które zwróćcie koniecznie uwagę. Bambusowy, elastyczny i bardzo delikatny kocyk od firmy Bimbla i przechodzimy od razu do ręczniczka, który również jest bambusowy i pochłania o 60% więcej wilgoci niż bawełna. Bardzo delikatny i otula. Dodatkowe akcesoria, czyli smoczki oraz zawieszki do nich, miękka szczoteczka do masażu z włosia koziego oraz produkt, który króluje w waszych wyprawkach i najczęściej wybieracie to jako ubranko do szpitala, jest to śpiworek wewnętrzny od marki Alvi. I mój osobiście ulubiony organizer do wózka, który jest przepiękny i do tego bardzo praktyczny. Kurliczek Muni, o którym chyba za dużo nie muszę mówić, ma szum, cry sensor oraz lampkę w brzuszku. Prześcieradło z gumeczką w przepięknym wzorze od Samibu. Zestaw do pielęgnacji, w którym znajduje się szczoteczka, grzebień, termometr oraz cały zestaw do pielęgnacji paznokci. Mamy tutaj pilniczek, obcinacz oraz nożyczki ze stali nierdzewnej, zaokrąglone. Ostatnio pokazałyśmy wyprawkę w kolorze miętowym, dzisiaj w kolorze beżowym. Dajcie znać, jaką robimy następną.